Chrześcijanin, Ciało chrześcijanina. Chwała Bogu, że jest możliwość, żeby skończyć z czymś nie w taki sposób, jak umierają ludzie, zakupuje się ich i czekają na sąd, tylko w taki sposób, żeby rozpocząć ratunek jeszcze za życia. Także chwała Bogu, że Bóg dał nam ludziom taką możliwość, żebyśmy mogli się uratować żebyśmy mogli dzisiaj doznawać Bożego sądu i żeby dziś mógł Bóg nas sądzić, jak ten, który umiłował nas do końca, aby nas wyprowadzać z różnych niedobrych rzeczy i napełniać dobrymi. I to jest cudowne. Nie ma nikogo ważniejszego od Jezusa Chrystusa tutaj na tej ziemi i na nikogo nie warto tak patrzeć, jak na Jezusa. Jeżeli ktoś staje się cenniejszy, czy cokolwiek staje się cenniejszy od Chrystusa, to znaczy, że człowiek zaczyna już błądzić. Jezus jest najważniejszy dla Ojca i jest najważniejszy dla wszystkich Bożych dzieci. Kto będzie wzywać imienia Jezusa, będzie zbawiony. Chciałbym dzisiaj mówić na taki bardzo trudny temat, który powoduje to, że na Jezusa zgrzytali zębami, chcieli go ukamienować, ogólnie ten temat wywołuje niechęć w człowieku. Chrześcijaństwo jest przyswajalne dopóty, dopóki nie dotykamy ciała, dopóki mówimy o wierze, o nadziei, o zadowoleniu, to chrześcijaństwo jest przyswajalne i nawet mile widziane. Ale kiedy mówimy o ciele, raptem zaczyna się coś dziać. Mi Bóg tego nie objawił, nie wszystkim jest to dane, kiedyś do tego dojdę. Zaczyna się reakcja obronna. W cudzysłowiu, dopóki wiara i zbawienie, i wieczność, no tak to mi się nawet podoba. Ale kiedy dotykamy się ciała, raptem zaczyna się doświadczenie. Ale musimy się tego dotknąć, jeżeli mamy być świątynią Boga żywego. Musimy to zobaczyć i zrozumieć, że człowiek, który wchodzi w przymierze z Bogiem w wody chrztu, staje się świątynią, jest oczyszczonym człowiekiem, staje się świątynią dla Boga, jego ciało staje się świątynią dla Boga. Trudnym doświadczeniem w kościele jest to, gdy człowiek nie zważa, w co wprowadziło nas ciało skażone grzechem tutaj na ziemi człowiek nie pojmuje, że musi oddać to swoje ciało Bogu i zatrzymuje je dla siebie, chcąc mieć wieczność. Człowiek ogranicza Boga do jakichś tylko rytualnych działań, a nie do pełnego zbawienia. Pamiętamy, kiedyś Abraham miał syna Izaaka i Bóg kazał mu wziąć Izaaka i ofiarować Bogu to, co najcenniejsze. Co jest dla ciebie najcenniejsze? Twoje ciało, moje ciało, to są te najcenniejsze rzeczy, które posiadamy. O nie się tak troszczymy, dlatego ciała jesteśmy gotowi poświęcić całą wieczność, tak cenne to jest. Gotowi jesteśmy grzeszyć, żeby mu dać satysfakcję, żeby mu pozwolić na to, co mu się podoba. Dlaczego? Dlatego, że ono jest Bogiem, Bogiem dla człowieka. Dla ciała człowiek gotów jest zabić, ukraść, okłamać, oddać swoje ciało na nierząd, by mieć pieniądze na narkotyki, na fajny dom, samochód czy inne rzeczy. Wziąć udział w czymś złym, żeby szybko się dorobić. Z powodu ciała są cudzołóstwa, zdrady małżeńskie i pozostawianie swoich domów. Ponieważ mężczyzna chce mieć młodszą żonę, kobieta chce mieć mężczyznę, który będzie bardziej się o nią troszczył. Chodzi oczywiście cały czas o ciało. Nie chodzi o ducha, to duchowi nie jest potrzebne. Ciało i ciało. W cudzysłowiu, mam trochę owiec, mam trochę bydła, mam pole, mam żonę i mogę Ci teraz służyć, panie. Znowu ciało. I człowiek stale usprawiedliwia się. Boże, ale ty przecież wiesz dobrze, że jestem w takim ciele. Co mam z tym zrobić? Izaak jest dzieckiem Abrahama, zrodzonym z Sary, jego żony. Jest to potomek, który ma dziedziczyć wszystko, co tylko posiadł Abraham. I teraz Bóg mówi: oddaj mi Izaaka. I co robi Abraham? Oddaje. Jest bardzo ważne, abyśmy pamiętali, że naprawdę ciało jest niebezpieczne, że jest to oręż diabelski, który chce zniszczyć człowieka i zaprowadzić na wieczne zatracenie. To jest ciało. Diabeł działa przez ciało, przez zmysły, przez potrzeby, przez porządliwości. Abraham jest gotów i czyni to. Składa Izaaka i wtedy Bóg mówi. Wystarczy, widzę, że jesteś gotów usłyszeć i zrobić to, co do ciebie mówię. Będę ci błogosławił. Idąc z Izaakiem, Abraham był pewien, że choćby z martwych, ale Izaak będzie żył, ponieważ Bóg obiecał, że z Izaaka będzie dalsze potomstwo. I kiedy składasz swoje ciało Bogu, to on to ożywi. Jaki Bóg jawi nam się, który podjął się ożywić nasze ciała? Czy jest to święty, wspaniały Bóg, który stworzył niebo i ziemię, rzeczy widzialne i niewidzialne? Czy jest to Bóg porządliwości, Bóg łaknienia, posiadania czegoś, co nie należy do Niego? Bóg, który chce osiągnąć coś w sposób nieprawy? Jaki to jest Bóg? To jest Bóg, który jest czysty, święty, doskonały i który chce napełnić nas czymś pięknym i wspaniałym. Człowiek, który mu zaufa, nie zawiedzie się. Zobaczcie, czym diabeł napełnia dziś ciało ludzi w świecie. Zobaczcie, gdzie diabeł ciągnie tyle ludzi i czym zaspokaja ich umysły, ich pragnienia. Czy to jest wieczność, czy to jest piękne? A człowiek poświęca całą wieczność, idzie tam i mówi, że tam jest dobrze. Ludzie mówią, że w piekle będzie ciekawiej, bo tam będzie to, co oni właśnie tutaj mają. Będą jakieś domy publiczne, będą sale gry, będą różne te rzeczy, które są na świecie i ludzie będą to mieli cały czas. Tak sobie ludzie mówią, bo diabeł im to mówi. Ale tam, gdzie jest jezioro ogniste, nie będzie żadnych domów publicznych, żadnych gier, niczego z tych rzeczy, które zaspokajają porządliwości ciała. Tam nic z tego nie będzie. Tam będzie jedna wielka rozterka, że minąłem się z Bogiem, zamiast do Niego należeć, należałem do diabła z powodu mojego ciała. Moja dusza nie potrzebuje tych rzeczy, żeby być zaspokojoną. Moja dusza potrzebuje Pana. Diabeł zniewala człowieka narkotykami, różnymi rzeczami po to, żeby go trzymać w jarzmie grzechu, żeby używać go dla siebie. Diabłu nie zależy na człowieku, ponieważ diabeł nie stworzył nas. Bogu zależy. I kiedy Bóg mówił do Abrahama, żeby złożył Izaaka, mówił także: Oto ja chcę cię uczynić, Abrahamie, kimś, kto należy do mnie całkowicie. Całkowicie kto we mnie ma tylko nadzieję na dalsze życie. Chrześcijaństwo to jest nadzieja na wieczność. Ono nie kończy się jakimiś przemijającymi warunkami, to jest wieczność. Dobrze jest pamiętać, do kogo należy ciało. Wielu ludzi wyrusza za Jezusem, ale nadal pozostawia ciało w rękach diabła. Diabeł napełnia to ciało dalej porządliwościami, chodzą do kościołów, a razem zdradzają się. Chodzą do kościołów i oglądają filmy pornograficzne, chodzą do kościołów i są nadal w nałogach, chodzą do kościołów i nadal czynią różne złe rzeczy. Ciało jest ważniejsze od Pana. Dlatego, że człowiek nie składa siebie Bogu, diabeł może nadal używać ciało. Człowiek sam do siebie nie należy, albo służy Bogu, albo diabłu. Żaden z nas nie idzie sam, albo z Bogiem, albo z diabłem. Przez co diabeł może być z nami? Przez nasze ciało. On nie może być przez duszę i ducha, On może być tylko przez ciało. Dlatego próbuje człowieka trzymać w niewoli tego ciała, jakimiś rzeczami tego świata. Co powiedział Jezus? Ile potrzeba nam, żeby być zbawionymi, należeć do Pana. Gdy umrzemy, wszystko zostawimy. Niczego nie przynieśliśmy, ani też niczego ze sobą nie zabierzemy. Zobaczcie, jaka to jest trudna lekcja. Widzę to ciało, które się panoszy po kościele. Widzę to po prostu i widzę również, że Bóg jest przeciwko temu. On nie chce cielesności w kościele. Koryntianie mieli dużo darów Ducha Świętego i wydawałoby się, że mają wszystko, a byli cieleśni. To znaczy, że nadal diabeł mógł mieć ich dla siebie poprzez zmysły ciała. Gdy była wieczerza pańska, przynosili wino i chleb. Jeden się obżarł, a drugi się upił. I z wieczerzy pańskiej znowu zrobiono coś dla ciała. Znamy słowa, że skoro on umarł i myśmy umarli, ale wierzący człowiek uznaje, ja coś mogę mieć dla siebie, mogę zademonstrować. Jestem bogaty, mam dużo wina, ale ja sam je będę pił. Mam dużo chleba i jestem piekarzem, ale sam go będę jadł. Dla siebie, dla siebie, myśl o sobie, a Kościół? Dlaczego ci ludzie, o których czytamy też w dziejach apostolskich, tak się składali? Wszystko przynosili, oddawali. Ponieważ widzieli Kościół, widzieli Chrystusa i Kościół. Cielesność mogła mówić: zostaw sobie tego chociaż trochę ananiaszu i safiro. Zostawcie sobie chociaż trochę, przecież nie możecie tego tak zrobić. I co? Zginęli. Z powodu ciała zginęli, prawda? Czy ich dusza albo duch potrzebował tych pieniędzy? Nie, ciało. Zobaczcie, jakie jest ciało. Zobaczcie, dlaczego Jezus powiedział: Musisz wyprzeć się swojej cielesności, wziąć krzyż, umrzeć. Czy to jest prawda? Muszę umrzeć, żebym mógł żyć. To ciało nie może być już moim panem, ono nie może kierować moim życiem, mówić tak lub nie. Paweł mówi, kiedy dotarła do mnie Ewangelia, nie radziłem się ciała ani krwi, ale radziłem się Boga i Bóg powiedział Zostaw to Pawle mi, ja coś z tego dobrego zrobię. I Paweł mówi, Już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Jego ciało już go nie prowadziło, lecz prowadził go Duch Święty, dlatego Paweł mógł siać prawdę. On nie był pożądliwy, on nie chciał zdobywać ludzi, żeby mu coś dali. On gotów był im jeszcze dać siebie, swoje noce i dnie, mógł głodować i cieszyć się Panem. Mówił, umiem żyć w obfitości, umiem żyć, kiedy nie posiadam. Wszystko z powodu Chrystusa. A więc zobaczcie, jakie silne jest ciało. Niech mi nikt nie mówi, że można tylko sobie załatwić pewne tematy i już się zgra wszystko. Nie. Dopóki ciało będzie żyło, dopóty będziesz cielesnym chrześcijaninem czy chrześcijanką, i dopóty będziesz chodził w nieprawości. Dopóki ciało będzie żyło, dopóki nie będzie złożone na krzyżu w Chrystusie, dopóty ono będzie rządzić Twoim całym chrześcijańskim życiem. I będzie źle rządzić, i będzie prowadzić na manowce grzechu, i niszczyło tak jak niszczy kościoły. Ciało niszczy. Przychodzą ludzie, robią co chcą, żyją jak chcą, mówią co chcą i powoli odciągają innych od realności Chrystusa i życia dla Pana. Wiecie, to jest dziwne, dlaczego łatwiej działa coś złego niż coś dobrego. Dlaczego ludzie łatwiej łapią złe rzeczy niż dobre? Bo ciału pasuje zło, naprawdę pasuje zło ciału. Ciało się dobrze czuje w złym, kiedy może okłamać, zwieść, prawda? Ciało się dobrze czuje, kiedy może się popisać, że jest cierpliwsze od drugiego ciała. Jest lepsze, jest sprawiedliwsze. W cudzysłowiu jestem dobrym człowiekiem. Ale kiedy Jezusowi powiedziano, nauczycielu dobry, On powiedział... Dobry jest tylko Bóg. On powiedział, jestem dobrym pasterzem, dobrym dlatego, że pasem według woli Ojca. Zobaczcie, jakie jest ciało. O nim się bardzo mało mówi dlatego, że ludzie boją się dotykać tematu ciała, bo wtedy zaczyna się reakcja. To jest moje życie, ja mam do niego prawo, ja mogę robić, co chcę, nikt nie ma prawa mnie napominać ani wskazywać. Ono należy do mnie. Ciało nie chce się ugiąć. Ciało chce chodzić własną drogą, a przy tym mieć zbawienie. Ciało boi się śmierci. Ono chce mieć zapewnione coś jeszcze dalej. Ciało kończy swoje grzeszenie, kiedy umiera. Alkoholik już nie może wypić więcej alkoholu. Kłamca nie może więcej skłamać, prawda? Kiedy człowiek stanie przed sądem bożym, nic nie skłamie. Wszystko jest jawne, tam nie będzie już ani alkoholu, ani narkotyków, niczego z tych rzeczy nie będzie. Straszna jest droga ciała, kiedy człowiek idzie bez Boga, a może być inaczej. Jest droga innego ciała, prawda? Jest droga ciała Chrystusa i tą drogą możemy wrócić do Boga, drogą ciała, które nigdy nie zgrzeszyło. Drogą, którą wyznaczył dla nas Bóg, abyśmy wracali do niego jako Boże dzieci. Na tej drodze nawet głupi nie zbłądzi. Sprawiedliwi nią chodzą, bezbożni zaś na niej upadają, bo to jest czysta droga, prawda? Jeżeli cielesność będzie chciała chodzić drogą ciała Chrystusa, raz dwa człowiek upada, i zniechęca się, i idzie dalej swoją drogą. Dlatego, że to jest droga czystego ciała. Tam nie ma żadnego grzechu, w Chrystusie nie ma żadnego odstępstwa od Boga. Piękne, piękne, że jest taka możliwość. Które ciało zechce pójść na tę drogę? Jezus mówi, wielu szuka, ale niewielu znajduje. Dlaczego niewielu znajduje tę drogę? Bo niewielu chce oddać swoje ciało panu, niewielu chce oddać władzę nad sobą Chrystusowi. Dlatego mija tę drogę, władzę Chrystusa, i szuka innej drogi, na której ja, będę ja. I tyle pozwolę ci, ile ja zechcę, panie. Tyle w moim życiu będziesz miał, ile ja zechcę. Taką drogą mogę iść, ale nie tą, że wszystko, co ty chcesz, panie, nic, co ja. Nie podoba mi się ta droga, nie ja, lecz ty, panie. Mijam ją, szukam innej. Religia mówi: Nie musisz całego oddawać siebie Bogu, czy całą wystarczy, że jesteś na zgromadzeniach wystarczy, że wierzysz jesteś zbawiony, czy zbawiona dobrze, podoba mi się to zostaje. A Jezus odwraca się do wszystkich idących za Nim i mówi: Jeżeli nie zaprzesz samego siebie, i nie weźmiesz krzyża na siebie, i nie pójdziesz za mną, aby mnie naśladować, nie możesz być moim uczniem, nie możesz słyszeć moich lekcji, ponieważ twoje ucho będzie zamknięte na prawdę Ewangelii. Będziesz słuchał to, co ucho echce, bo twoje ciało tego potrzebuje. I z powodu ciała będziesz chrześcijaninem czy chrześcijanką, a nie z powodu Jezusa. Ale tam jest tragedia, rozumiecie? Diabeł wie, że dopóki ciało jest przewodnikiem, dopóty jest śmierć i zatracenie. Diabeł o tym wie, i dlatego buduje fałszywe zaufanie. Jest zbawienie, wiecie, jest zbawienie, jest ratunek w Chrystusie, jest koniec drogi tego ciała i początek drogi innego ciała. I dopóki człowiek składa codziennie siebie Bogu, dopóty człowiek jest bezpieczny na tej cielesnej ziemi, zaprzedanej cielesnym grzechom, bezprawiu pełną porządliwości. Ziemia napełniona porządliwością ciała. Paweł mówi: Ja codziennie umieram, składam siebie Panu, żeby Pan żył we mnie. Śmierć Chrystusa wykonuje swoje dzieło we mnie, a życie Jezusa w was. Tak jak Sodoma i Gomora, ta cała ziemia aż tętni coraz bardziej porządliwością ciała, pychą życia, życiem ciała. Ale jest królestwo, w którym nie cielesność, ale Jezus panuje. Kto tam będzie? Ten, który nienawidzi drogi własnego ciała. Z tej ziemi nie uratuje się nikt cielesny, a tylko ci, którzy oddali władzę Jezusowi. Nie ja, lecz Chrystus. Ci się uratują, ponieważ Chrystus zbawi człowieka, który oddaje się jemu. On uczyni to, co potrzebne, oczyści, napełni zwycięstwem. Apostoł Paweł zrozumiał tę lekcję i uczył tej lekcji wielu ludzi, ale zobaczcie, ilu ludzi się od niego odwróciło. Dlaczego tylu ludzi odwróciło się od apostoła Pawła? Dlaczego go zostawili? Dlatego, że głosił drogę innego ciała, i ludzie potem mówili: A Pawle, przy tobie stracę całe swoje życie, idę do domu swego z powrotem Ja nie chcę stracić swego życia przy tobie, Pawle. Ja przecież mam prawo żyć. Ja wierzę, jestem wierzącym, jestem zbawiony. Przesadzasz Pawle, nie musi być tak, jak mówisz. Paweł wiedział, że musi tak być. Paweł mówił, że ci, którzy myślą o rzeczach ziemskich, są wrogami Krzyża. On wiedział, że tak musi być. Wiecie, naprawdę jest zbawienie dla nas. Piękne, wspaniałe zbawienie w ciele Chrystusa, gdzie kończą się moje mrzonki, marzenia, moje piękności, moje podrywy i moje kombinacje. Kończy się wszystko, zaczyna się Chrystus. Piękne, wspaniałe, nowe życie w nowym ciele. Już nie znamy się według ciała, ale według Chrystusa. Jest inne życie, nowe życie, piękne życie. Ale tego życia jest tak mało na tej ziemi, gdyż człowiek często myśli o tym, co zmysłowe, co cielesne, co demoniczne, co kończy się śmiercią. Człowiek nie cieszy się Chrystusem, nie raduje się tym nowym życiem, nie poddaje się Jego przemianom, nadal chce żyć po swojemu. Jest droga tych, którzy mu oddali swoje życie. Jezus mówi: Kto mi odda swe życie, zyska je. Łukasza dziewięć, Piękne, prawda? Ale kto mi nie odda, straci je. Bracie i siostro, dzisiaj oddałeś swoje życie Panu i diabeł będzie cię kusił każdego dnia, żebyś się z powrotem zabrał. To, co uczyniłeś dzisiaj, że oddałeś swoje życie Jezusowi, diabeł będzie cię kusił, żebyś z powrotem przejął władzę, i znowu zaczął kierować samym sobą. Ponieważ diabeł wie, że kiedy Jezus nie będzie przy władzy, a człowiek, to diabeł może człowieka już zniszczyć. Z człowiekiem tak dobrym jak Adam i Ewa, diabeł się rozprawił, a żaden z nas nie jest taki jak Adam i Ewa. Oni byli wtedy bez żadnego grzechu, czyli w raju chodzili z Bogiem, mieli społeczność z Bogiem, i diabeł ich zwiódł, tak bardzo dobrze uczynionych ludzi zwiódł. Dzisiaj jest mu o wiele łatwiej zwodzić ludzi, którzy skosztowali smaku grzechu, skosztowali tego bezbożnego życia, tego życia bez Boga, i łatwiej jest diabłu mówić to ci się należy, do tego masz prawo. A Duch Święty mówi, Jeśli skorzystasz z tego prawa, zginiesz, nie potrafisz sam żyć na ziemi tak, jak Bogu się podoba. Jest ktoś, kto może nam pomóc, i to jest Duch Święty. I chwała Bogu za Ducha Świętego, za obecność Ducha Świętego na tej ziemi, że Duch Święty jest przeciwko czemu? Przeciwko ciału. A ciało przeciwko komu? Przeciwko Duchowi Świętemu. Dlatego wszelka religia bazuje na tym, żeby nie mówić o tym, ale żeby mówić o wspaniałościach nieba, o tym, że jesteś naprawdę chrześcijaninie, wspaniałym człowiekiem, że jesteś zbawionym, bo wierzysz i tak dalej. Nie mówi o tym, gdzie jest twoje ciało, gdzie jest twoje ciało, czy ono należy do Boga, czy Bóg może nim kierować, używać je dla siebie, jak swojej świątyni? Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że myśmy byli zamieszkani przez diabła, zniewalał do czynienia swojej woli, a dzisiaj Bóg chce w nas mieszkać i napełniać wolą swoją, napełniać nas chwałą. Zobaczcie jak dzisiaj wygląda chrześcijaństwo. A zobaczmy na Chrystusa, głowę kościoła. On kocha nas. On chce naszego dobra. Nie wolno słuchać tego, co ucho chce. Trzeba słuchać to, co naprawdę dotknie to ciało. Ciało się zbuntuje i powie: "Nie, ja mam prawo do tych porządliwości. Ja mam prawo robić to, co chcę." Musi się ciało postawić, żebyś zobaczył czy zobaczyła, że Duch Święty przychodzi i mówi, to jest złe. Ciało zaczyna się buntować i wtedy mówi, Bóg nie wymaga aż tyle, jestem i tak wystarczająca, oddałam czy oddałem siebie Bogu. Ale dlaczego nie pełnia radości? Dlaczego nie pełnia wdzięczności? Dlaczego nie pełnia uświęcenia Boga? Dlaczego nie? Dlaczego ma to ciało mówić, co mam zrobić? Czy ty, co masz zrobić? Dlaczego nie Duch Święty? Dlaczego nie święty głos posłany z góry w miejsce Chrystusa, który mówi o przynależności duszy do Boga, duszy, ducha i ciała, mówi: Świątynią ducha jesteście, świątynią Boga jesteście. Nie niszczcie tego, co piękne. Niech te ręce służą panu, oczy panu, usta panu, stopy panu, niech wszystko służy panu, nic diabłu. Moje oko nie będzie patrzeć na to, co diabeł wymyślił, i nie będzie się tym cieszyć. Mój umysł, moje oko będzie patrzeć na to, co Bóg dla mnie przygotował, a mój umysł będzie się cieszył jego myślami, Chrystusem, który ukochał mnie ponad życie, prawda? Mój umysł będzie myślał o tym, co wzniosłe, co czyste, co piękne. Nie pozwolę się zaśmiecić diabelskimi pomysłami. Mówiliśmy o kubku. Jak napełnisz kubek śmieciami tego świata, to jak tam Duch Święty ma wejść? Chyba żeby wyrzucić te śmieci, kiedy mówisz Panie, oczyść mnie, uwolnij mnie z tego śmietnika, z tego wszystkiego, co diabeł ma przygotowane, żeby mnie skażać. Napełnij mnie chwałą swego cudownego imienia, panie, miej je dla siebie. Ciało jest świątynią. Czy dostrzegasz, że jesteś świątynią Boga? Jakie to jest ważne? Pan mówi, ze świątyni Boga uczyniliście jaskinię zbójców Łukasza dziewiętnaście czterdzieści Dopuściliście rozbójników do swego wnętrza i pozwoliliście im zamieszkać w tym pięknym miejscu i czynić różne złe rzeczy. Świątynia ma być dla Pana, trzeba kosztować, jak Pan się przechadza, napełnia i czyni cudowne dzieła i dzisiaj jest pośród nas. Chwała Bogu za Jego łaskę. Zobaczcie, Jezus powiedział, kto się będzie karmił ciałem moim i pił moją krew, ma życie w sobie. Jest napisane, że ciałem, którym mogę się karmić, które ma w sobie życie wieczne, jest ciało Jezusa, a to ciało to przecież słowo Boga, które On mówi do nas. Ciału naszemu nie podoba się słowo Boga, gdyż tam jest cena. Modlić się dzień i noc, żyć tylko dla Niego? Tak, żyć tylko dla Niego, żyć tylko dla Niego. I to ciało może się cieszyć Panem, bo jest czyste, bo jest oczyszczone krwią Jezusa, również od wszystkich martwych uczynków. Chwała Bogu. Tak się cieszyć między tym wszystkim, co widzialne, tą wolnością ciała, również tą swobodą ciała, które żyje na tej ziemi, ale jest oczyszczane przez Pana. Piękny namiot na ten czas dla Pana. Słowo Boże mówi, że w tym namiocie wzdychamy, bo diabeł ma jak kusić nas w tym ciele. A to to, a to to, a to to i jeszcze coś i kusi nas przez ciało. Wzdychamy, bo jesteśmy narażeni na pokusy. Nie jest nam przyjemnie, kiedy diabeł przypomina nam nasze grzechy, które to ciało kiedyś popełniło. Ale my mamy przebaczenie, mamy oczyszczenie, mamy uwolnienie z tego. Wtedy mogę powiedzieć również Panie, ja Ci dziękuję, że Ty oczyściłeś mnie swoją krwią z tego i już tego nie ma na moim ciele, chociaż to jest w pamięci diabła i w pamięci mego ciała, ale Ty to odrzuciłeś precz i Ty do tego nie wrócisz, Panie. Nigdzie, nigdy nic nie będzie nawet o tym wspomniane, bo Ty mi to przebaczyłeś, Jezu, oczyściłeś mnie. Zobaczcie, jak straszne jest ciało ciało lekceważy Kościół. Wiecie, Kościół to są ludzie, którzy zostali wydobyci z tej śmiertelnej planety i przeniesieni do Królestwa Jezusa. To są ludzie, którzy są inni, którzy są napełnieni Jego miłością wzajemną, żeby się budować na dom dla Boga. To są ludzie, którzy nie mają już czasu, żeby tracić czas, którzy wykorzystują czas, aby wielbić Boga. Trzeba nam walczyć razem z Duchem Świętym przeciwko cielesności ale razem z Duchem Świętym. Ciało walczy mieczem, a Duch Święty słowem. Dociera do serca, porusza serca, pociąga do wieczności, napełnia chwałą zwycięstwa zadowoleniem. Dobrze jest opowiadać chwalebne świadectwa zwycięstwa, co uczynił Pan Jezus Chrystus. Chciałbym Wam przeczytać drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, wiersze od dziesiątego. I teraz zobaczcie, to co będę czytał dokładnie znaczy. Tak, pójdź za Jezusem. Apostoł Paweł mówi: Naśladujcie mnie, bo ja naśladuję Jezusa. I dokładnie to znaczy. Tak, pójdź za Jezusem. Tak, pójdź za Jezusem, siostro i bracie. Tak, pójdź za Jezusem, jak będę czytał. Wtedy się uratujesz, inaczej zginiesz. Lecz ty poszedłeś za moją nauką. To znaczy, że nauka Jezusa jest najważniejsza, za moim sposobem życia, sposób życia Jezusa jest najważniejszy, za moimi dążnościami, dążenie Jezusa jest najważniejsze, żeby Ojciec był uwielbiony we mnie. Do tego dążył Jezus. Nie moja wola, lecz Twoja wola, Ojcze. Ty idź za Jezusem, to jest najbezpieczniejsze, za Nim, za nikim więcej. Jeśli ktoś idzie za Jezusem, to idę za nim, jeśli nie, to ja już nie idę za nim, idę dalej za Jezusem. To jest jedyne zbawienie, aby wola Ojca była we mnie. Za moją wiarą, za wiarą Jezusa, nie za wiarą ludzi, którzy wierzą, a żyją jak świat. To nie jest wiara, to jest niewiara, za wiarą, która mówi i żyje, to jest wiara Jezusa. Wyrozumiałością. Piękna rzecz. Tylko Jezus jest naprawdę wyrozumiały, ale w taki sposób, żeby ratować człowieka. Rozumiecie? Nie wyrozumiały w taki sposób, żeby człowiek zginął. Człowiek powie: Ja też Cię kocham. No trudno, że żyjesz w swoich grzechach. Ja jestem wyrozumiały. Nie. Wyrozumiały, żeby pomóc. Nie oskarżam. Nie atakuję, nie napadam. Jestem, żeby cię uratować, wydobyć, bądź takim, to jest ważne. Miłością, za miłością Jezusa, nie za miłością ludzką, a za miłością Jezusa, tak jak On miłował nas, abyśmy my się wzajemnie miłowali. Cierpliwością. Jezus cierpliwie czekał na wszystko, co miało być dla niego przygotowane, nie sprzeczał się z Ojcem, nie dyskutował. Nigdy. Nieraz ludzie mówią, jak się sprzeczają z Bogiem, jak dyskutują z Bogiem, jak zarzuty wytyczają Bogu. To nie jest Jezus. Jezus tak nie postępował. To jest ciało, które próbuje powiedzieć coś. Ja mam prawo zarzucić Ci, Boże, dlaczego mi to zrobiłeś. To jest ciało, to nie jest Jezus. Idąc za Jezusem, nigdy nie będziesz narzekać, Nigdy nie będziesz sprzeciwiać się Bogu, nigdy. Jezus nie ma tego w sobie. Jeśli to się pojawi, to jest to ciało i trzeba to ukrzyżować, niszcząc po prostu. Za moimi prześladowaniami Jezus powiedział: Skoro ja cierpiałem, to wy cierpieć będziecie. To jest pójście za Jezusem. Ciało nie chce cierpień. Ciało ucieka od cierpień, woli się schować, ukryć gdziekolwiek, wejść w religię, cokolwiek, byle tylko nie cierpieć. Tak cierpiał Jezus odrzucenie. Dwukropek: Co ty jesteś taki dumny? Kim ty jesteś? Przecież jesteś synem cieśli. Kim ty jesteś, że o sobie takie rzeczy mówisz? Jesteś lepszy od nas? Nie grzeszysz? Wszyscy grzeszą. Lepszy od nas jesteś? I chcieli go zabić nieraz, zamknąć mu usta cierpieniami. Cierpiał, był bity niesłusznie, ukrzyżowany, opluty. To nie była gra komputerowa, prawda? To była rzeczywistość zbawienia nas, ludzi. Kiedyś byłem u wierzących ludzi. Małe dzieci, a obok my. Modlitwa. A w drugim pokoju małe dzieci i twarz diabła na ekranie. Można się tak wygłupiać całe życie i zniszczyć własne dzieci. U pana tak nie ma, u pana jest inaczej, jest troska o to, żeby było tak, jak jest miłe Bogu. Diabeł chce wchodzić do domu wierzących. Wierzący muszą tak jak Jezus pilnować, aby diabeł nie miał tam dla siebie miejsca. Łączy się to z cierpieniami. Coraz mniej będzie przyjaciół, coraz więcej wrogów, którzy będą mówić. To jest szaleniec, nie słuchajcie go, On chce zabrać nam życie, a Bóg dał nam życie. Mamy prawo żyć, bo Bóg nam dał życie. Ale co myśmy z tym życiem zrobili? Tego już nie mówią, prawda? Nie mówią, że zniszczyli je grzechami własnymi. A Jezus, ofiarowany na krzyżu, dopiero daje możliwość innego życia. A więc tak trzeba iść za Jezusem. Za Jego nauką, miłością, cierpliwością, łagodnością, prześladowaniami, cierpieniami, wyrozumiałością trzeba iść za Nim. Jezus mówi: Wyprzyj się siebie, weź swój krzyż, idź za mną i naśladuj mnie. Piękne chrześcijaństwo, nie ma czasu na głupoty, nie ma czasu na głupoty. Kiedyś bardzo lubiłem tańczyć, a jak się nawróciłem, to już nie umiem tańczyć. Inne rytmy poruszają moje serce, głos oblubieńca i dla niego mogę zatańczyć, dla jego chwały, ale to będzie taniec szczęścia i zadowolenia, tak jak Dawid tańczył zadowolony, że arka wraca na miejsce, skakał i wielbił Boga z całego serca, chociaż jego małżonka wzgardziła nim, on był szczęśliwy. Pójść za Panem, pójść za nim, kochać go, nie patrzeć na ludzi. Jest cały tumult, cały tumult, w tym tumulcie uratuje się tylko ten, który patrzy na Pana Jezusa, na sprawcę, dokończyciela swojej wiary. W tym tumulcie wszystkich różnych pomysłów człowiek się nie uratuje, jeśli nie będzie słuchał Ducha Świętego, jeśli będzie pobłażał swemu ciału i zginie. To ciało stanie się powodem wiecznego zatracenia. Uczynki nasze idą za nami i zdamy sprawę przed obliczem Bożym. Jedni by wejść do wieczności, drudzy by być odrzuconymi. To jest tak ważne Ciało, myślnik, zatracenie. Kto sieje dla ciała, sieje skażenie, kto dla ducha, życie wieczne. A więc co dla kogo? Czy dla Pana, czy nie? Czy Pan jest wystarczający, by zadowalać, czy nie? Czy ja potrzebuję diabła, aby zaspokajał jeszcze moje fizyczne życie, czy nie? Jeśli nie, to jestem wolny. Mogę żyć na tej ziemi, gdzie jest pełno zaspokojeń cielesności. Jestem wolny, by w tym nie znajdować potrzeby, gdyż mam zaspokojenie w Chrystusie. To jest pełnia zaspokojenia. On zaspokoił wszystko dla mnie, co jest mi potrzebne do życia i pobożności. Nic więcej nie potrzebuję, bo już wszystko mam w Chrystusie. To jest piękne, powiem Wam. To nie jest umartwianie takie, że się uciemiężam. Nie, jestem szczęśliwy, że nie potrzebuję tych rzeczy. I tak mam mało czasu. Kiedy Pan używa cię, Twój czas dosyć szybko płynie. Szkoda go na cokolwiek, co nie jest bliskie Sercu Bożemu. Pamiętajmy, ciało, nie ma zabawy. Obżarstwo, myślnik, nie wejdziesz do wieczności. Skąpstwo, nie wejdziesz do wieczności. Pycha, nie wejdziesz do wieczności. Kłamstwo, nie wejdziesz do wieczności. Wszystko, co z tego ciała wyjdzie, zaprowadzi na zatracenie. Duch, miłość, wejdziesz. Pokój, wejdziesz. Radość, wejdziesz. Łagodność, wejdziesz. Cierpliwość, wejdziesz. Taki owoc nie przeszkadza nam wejść do wieczności. Owoc ciała niszczy nas, a owoc ducha buduje nas. Zobaczcie, jakie to jest ważne, aby nie pozwolić ciału funkcjonować, bo zaraz się pojawi a to a to. To ciało wprowadza taki rozgardiarz do kościoła. Spory i właśnie z czego powstają? Paweł pisze, że z cielesności naszej wynikają spory, właśnie kłótnie, nastawienia wynikają z cielesności. Czy dobrze byśmy mówili o tym ciele, czy lepiej pominąć ten temat i w ogóle o tym nie mówić? Po co straszyć ludzi, że jak będą się obżerać, to pójdą na wieczne zatracenie? Przecież człowiek lubi jeść. Po co straszyć ludzi, że jak będą w nałogach, pójdą na zatracenie? Człowiek lubi to. Po co straszyć ludzi tak mocno? Czy nie lepiej mówić, że będzie dobrze? Pozytywne myślenie? Będzie dobrze, jesteś chory, mów, że jesteś zdrowy, jesteś grzesznikiem, mów, że jesteś święty, jesteś złośnikiem, mów, że jesteś cierpliwy. Co to pomoże, kiedy stanę przed sędzią? Wtedy powiem, jak jest rzeczywiście. Dobrze jest za życia dochodzić do tego i zarazem sobie w tym pomagać. Kiedy napomina się człowieka, zobacz jak wierzga. A kiedy mu mówisz, Bóg cię kocha, czy wierzga? Kiedy mówisz, dlaczego lekceważysz drugich? Jak lekceważę. A kiedy mówisz, o jaki dobry jesteś? No tak, wiadomo przecież, wszyscy wiedzą, że jestem dobry. Zobaczcie, jakie jest ciało. Straszne, straszne. Ono niszczy piękno Chrystusa na ziemi. Naprawdę. Wszystkie te kościoły powinny jaśnieć blaskiem Chrystusa. Dlaczego nie jaśnieją i nie ma tej jasności Chrystusa? Dlatego, że cielesność żyje tam dosyć mocno i trzyma się dobrze i karmiona jest różnymi rzeczami. Jeśli chcesz być zbawiony, zbawiona, połóż wszystko na Chrystusa, wszystko, całe swoje życie połóż na Chrystusa, oddaj Mu władzę, absolutną władzę nad sobą. On potrafi takie piękne rzeczy czynić. Czytaj Biblię, dużo czytaj Biblię. Ale nie po to, żeby nabywać wiedzy do dyskusji, tylko po to, żeby poznać Jezusa. Czytaj Biblię, dużo czytaj Biblię, dużo się módl, rozmawiaj z Nim po to, żeby być z Nim, poznać Go. On powiedział, to jest życie wieczne, abyście poznawali jedynego Boga i Jezusa Chrystusa, którego on posłał. Poddawaj się temu, co do ciebie mówi, słuchaj się go, a będziesz żyć. A więc, karmiąc się Jezusem, będę go naśladować, będę szedł za nim i czynił to, co on czynił. Wiecie, pojawiają się prorocy. Wychodzi taki na arenę i mówi jakieś rzeczy, prorokuje, ktoś pada. Ach, zaraz tak myśli człowiek, żeby tak wyjść jak on, takim krokiem dumnym zrobić to samo. Dlaczego nie naśladować Jezusa? Jak on podchodził do ludzi, jak rozmawiał z ludźmi, jak żył i wypełniał wolę Ojca? Dlaczego nie pójść i zobaczyć jak mieszkał, jak żył ten prosty cieśla według ciała? czy on pozwolił swemu ciału na cokolwiek dlaczego więc nie pozwolił ciału na cokolwiek paweł mówił też ujarzmiał swoje ciało aby przypadkiem nie okazało się że głosiłem ewangelię a sam zginąłem a więc mogę nawet głosić ewangelię i zginąć moje ciało mi zamknie drogę do wieczności nie mam u boga takich zasług które by mi dawały podstawę że będę tam Choćbym milion ludzi nawrócił, a sam nie oczyścił się z tego ciała, zginę. Dlaczego tak ważne jest wiedzieć to za życia? Dlatego, że człowiek za życia może jeszcze szukać pomocy. Jak będę szukać pomocy, to Jezus jest wystarczający. Muszę mieć potrzebę Jezusa. Jeśli ja mogę żyć na tej ziemi, gdzie tyle cielesności jest i nie potrzebować Jezusa, to jestem oszukanym człowiekiem. Muszę mieć Jezusa. Zobaczcie, jak Jezus chodził po ziemi, o czym on rozmawiał z ludźmi, jakie tematy z nimi poruszał. Przychodzi ten młody człowiek i mówi: Co mam jeszcze uczynić, panie? A co czynisz? To i to czynię. Jeśli chcesz być doskonały, sprzedaj wszystko, rozdaj ubogim i pójdź za mną i naśladuj mnie, a będziesz miał skarb w niebie. Piękne, prawda? Ciało naprawdę w głupi sposób przeciwstawia się Bogu. Niech będzie ujarzmione, niech służy Bogu. Zobaczcie, pracujemy, wykonujemy pracę tymi rękami, które wykonywały pracę przed naszym nawróceniem. Dzisiaj ta praca służy ku innemu celowi. Nie po to, żeby zaspokajać porządliwości ciała, ale po to, by służyć Panu. Chodzimy tymi samymi nogami, ale już kroki nasze nie idą tam, gdzie chodziły wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że należymy do Jezusa. Nasze oczy już nie patrzą porządliwie na pewne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że one są dla Jezusa. Nasze usta? Wiecie, w każdym miejscu musi być Jezus. Kiedyś o tym mówiliśmy, sięgaliśmy aż do łoża małżeńskiego. W każdym musi być Jezus. Bez Jezusa wszystko jest grzechem. Nie wolno dopuszczać świata w żadne miejsce. W żadne miejsce. Całe szczęście, że nie mam nawet pojęcia, co znaczą pewne nazwy, które mają coś tam znaczyć w sprawach cielesności między mężczyzną a kobietą. Nie mam nawet pojęcia, co one znaczą. Nawet nie wiem, co za tymi słowami stoi i nie chcę wiedzieć. Nie chcę poznać dalszych tajników cielesności. Chcę poznawać Jezusa. Chcę poznawać Tego, który jest czysty, wspaniale czysty, dlatego, żeby się uratować, żeby dotrzeć do wieczności. Paweł mówi, pracą własnych rąk zarabiałem na innych i uczył, że starsi w zborach mają też tak żyć. Mówi do nich, widzieliście mnie jak żyłem i wy tak żyjcie. O tym, co w górze myślcie, o tym, co dobre, co miłe, co budujące. Wiecie, mnie wzdryga, jak ludzie pewne rzeczy robią. Jak dwoje się umawia, a ktoś lekceważy to. Mówią o czymś, a nie dotrzymują słowa. To jest cielesność. To jest ważna rzecz w kościele. Niech wasze tak będzie tak. Nie, nie. Co poza tym jest od diabła? Paweł był świadomym Boga i mówił: Jeśli coś obiecałeś, a nie dotrzymujesz, to do diabła poszedłeś. On nazywa prawdą to, co się wydarza. Trzymaj się mocno pana, trzymaj się jego, bo tylko on potrafi pomóc, by to ciało nie poszło w zło. Tylko Jezus w takim samym ciele nigdy nie zgrzeszył. Był kuszony jak my, doświadczany we wszystkim, jak my, ale nigdy nie popełnił niczego złego. Jego ciało mogę jeść spokojnie. Jeśli bym zjadł ciebie czy ty mnie, to w tym jest skażenie. Jakaż porządliwość w tym tkwi. Ludzie wkładają ręce na drugich razem ze swoimi porządliwościami i później ktoś się dziwi, co się dzieje ze mną. Jakaż odpowiedzialność, aby czyste dłonie mogły być położone. Czyste dłonie, aby też były podniesione do Boga, prawda? A Wy, mężczyźni, czyste ręce podnoście do Boga w modlitwach swoich, jest napisane. Zobaczcie, jak ten cały namiot musi być czysty dla Boga. Mam bardzo spokojny głos, dlatego wielu zasypia, gdy mówię o pewnych rzeczach. Niektórzy krzyczą, wydzierają się, modulują głos, cokolwiek robią. Nie ma znaczenia, jakim głosem mówimy. To, co mówimy, jest ważne, żeby to zrozumieć. Nasza cielesność jest straszną przeszkodą do zbawienia, I potrzebujemy się oczyszczać z naszych cielesności, a nie usprawiedliwiać cielesności, ale się oczyszczać. Nie jesteśmy oskarżycielami, nie jesteśmy ludźmi, którzy chcieliby dokopać czy cokolwiek. Jesteśmy ludźmi, którzy patrzą, chcemy mówić o tym, chcemy poruszać te tematy po to, żeby uratować, bo to są ważne rzeczy. Skoro jesteśmy świątynią Bożą, to też jesteśmy dla Jego chwały. Niech Bóg pomoże nam dalej, dalej wchodzić w to i poznawać. Kiedyś lubiłem strasznie mecze, to był dla mnie normalnie nauk. Aż mnie Pan z tego uwolnił. Dziś jestem wolny. Wiecie, jakieś szczęście, że nie muszę tracić czasu, żeby oglądać mecze. Kiedyś lubiłem filmy różne. Pan mnie z tego uwolnił. Kiedyś po latach już chrześcijaństwa usłyszałem, że będzie film, jak rozpętałem Drugą wojnę światową. Kiedyś w starym życiu bardzo mi się ten film podobał. Śmiałem się do rozpuku. I sobie włączyłem już jako chrześcijanin, i stałem, i w pewnym momencie doświadczyłem, jak Duch Święty mówi do mnie: Jeśli zostaniesz, ja odejdę, i poszedłem, wyłączyłem, i wiedziałem, że Duch Święty mówi prawdę, i wtedy zrozumiałem, że diabeł śmieje się z czyjegoś cierpienia i chce, żeby ludzie śmiali się z wojen, z cierpień, żeby wykpić to wszystko po prostu chrześcijanin już nie może mieć w tym miejsca. I wiedziałem, że jeśli ja zostanę, Duch Święty pójdzie i zostanę sam z tym moim filmem. Dziękuję Bogu, że nie byłem w tym, żeby zaprzeć się i zostać, ale raczej pójść i wyłączyć i skończyć z tym. Kiedyś Bóg mi pokazał, kiedy zacząłem sobie włączać telewizor, tylko po to, żeby sobie obejrzeć dziennik i jakieś tam przyrodnicze filmy. I miałem wyraźny sen w nocy. Dwóch aniołów przyszło do mnie z trąbami i pokazało mi, co się stanie, gdy dalej będę oglądał tę telewizję. Cały upadek naszego domu mnie, żony, dzieci jeśli będę dalej to robił. I to było ostrzeżenie od Boga. I ja wiedziałem, że mogę zostać przy tych dziennikach i przy tych filmach albo posłuchać Boga i dziękuję Bogu, że posłuchałem Boga. Skończyłem z dziennikami, z przyrodniczymi filmami. Wiadomości, które diabeł przesyła nam, zanieczyszczają świątynię i zamykają drogę dla działania Ducha Świętego. Nam się wydaje, że to nic nie działa, nic nie czyni, ale umysł nasz przyjmuje te myśli, te słowa. I człowiek zaczyna myśleć nimi, i zaczyna się w tym poruszać, i widzieć, jak nam to wróg chce pokazać. Ludzie pasjonują się, i już zwykłe oglądanie zwierząt chodzących tak nie wystarcza. Muszą widzieć, jak napada lew na coś, muszą widzieć, jak rozrywa, jak pożera, jak leje się krew, muszą widzieć, jak się cała akcja dzieje, jak jest pożerane drugie zwierzę, muszą widzieć, ale to jest efekt grzechu. Wcześniej tak nie było. Lew mógł z jagnięciem obok żyć, mógł, nikt nikogo nie pożerał. Słowo Boże mówi odwróć swoje oczy od krwi przelewu, nie słuchaj tego, co złe, gdyż jesteś dla pana. Muszę widzieć powagę sytuacji, dla kogo dzisiaj jestem, kto ma do mnie prawo, niech Bóg pomoże nam. Rozumiecie, mamy te ciała, które się buntują, i po to jest krzyż, żebyśmy sobie nawzajem pomogli. A usprawiedliwianie tych ciał i mówienie: No, wiecie, wszyscy jesteśmy grzesznikami, każdy ma ułomności. To jest jakby powiedzieć: Panie, po coś ty w ogóle umierał? Wystarczyło tylko, żebyś nas zabrał takimi, jakimi jesteśmy, i dać nam inną rzeczywistość. Ale on umierał właśnie po to, Byśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Niech Bóg będzie z Tobą i ze mną. Jest to trudne, prawda? Skoro sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to gdzie będzie bezbożny? To trudne, ale możliwe. Dzięki Bogu możliwe. Amen.